Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję niedrogiego, ale bardzo, bardzo, bardzo niecodziennego smartfona. Fossibot F102. Tak, moi drodzy, to jest to bydle, które pokazywałem Wam już w unboxingu. Telefon, który waży dobre pół kilo i ma ponad 2,5 cm grubości. Ale to nie bez powodu, bowiem w środku ma baterię o pojemności aż 16 500 mAh, a do tego jeszcze ma biwakową latarkę i do tego oczywiście jest jeszcze pancerniakiem. No i jak przystało na pancerniaka, ma oczywiście gumowe wzmocnienia, ma metalowe elementy obudowy, jest kawałem solidnej, ciężkiej i grubej cegły, która ma przetrwać wiele. Oczywiście ma normę wytrzymałości Military Standard 810G, czyli upadków się nie boi. Nie boi się też zalania, nie boi się też uderzeń. IP69K, IP68, wszystko to tutaj mamy. Oczywiście ta konstrukcja już od razu wygląda na właśnie taką, także nad tym się specjalnie nie będę rozwodził. Powiem Wam, czego się najbardziej obawiam. Oczywiście jest to telefon pancerny, ale musimy pamiętać, że jednak ekran ma, mimo wszystko wykonany ze szkła, nawiasem mówiąc, jest na nim fabrycznie naklejona folia ochronna, która, jak widzicie, bardzo ochoczo się brudzi. No i niestety ekran, jeżeli telefon upadnie na jakieś punktowe odłamki skalne, zostanie trafiony w jednym miejscu, no to musicie pamiętać, że jednak mimo wszystko to się potłucze. Jeżeli telefon upadnie na dolną ściankę, na bok, na narożnik, no to już raczej nic się nie powinno stać, bo jak widzicie, ekran jednak ma tutaj solidną rameczkę i jest spora szansa, że nawet jak trzaśnie Wam szkło, to wyświetlacz i cały telefon nadal będą działać. Mam też pewne obawy względem szkiełka zakrywającego aparaty fotograficzne. Niby ono jest trochę zagłębione w korpusie i nie powinno się stłuc od razu, no ale znowu, jeżeli pechowo traficie na skałę akurat tym elementem, no to niestety szkło pozostanie szkłem i zawsze może kiedyś chrasnąć. Z minusów, jeżeli chodzi o wytrzymałość, zauważyłem, że metalowe elementy obudowy mogą się porysować. Jak widzicie, tu już jest taka jakaś nieduża ryska, tutaj gdzieś tam jakieś zadrapanie mam. No jest to problem wyłącznie kosmetyczny, nie wpływa to kompletnie na funkcjonalność telefonu. Niemniej musicie brać pod uwagę, że jak będziecie tym telefonem mocno tyrać, no to najszybciej tutaj te metalowe krawędzie się powycierają, mogą stać się jaśniejsze. No cóż, trudno, to trzeba brać pod uwagę i tyle. Telefon nie jest zbyt wygodny do noszenia w kieszeni, ale w ręku, powiem Wam szczerze, że leży nie najgorzej. Tył wyprofilowano w taki sposób, by pasował do dłoni i na dobrą sprawę, gdyby nie waga, to trzymanie tak dużego urządzenia nie byłoby jakąś wielką mitręgą. No ale niestety waga robi swoje i długotrwałe rozmawianie trzymając telefon przy uchu no sprawia, że jednak prędzej czy później ta łapa nas zacznie boleć. Ale z drugiej strony jest to telefon dla sportowców, outdoorowców. To można przypakować przy okazji. Zamiast handla mamy telefon. No jest to jakaś funkcja, nie? Natomiast na pewno takie urządzenie ciężko nosić w kieszeni obcisłych dżinsów. W luźniejszych bojówkach no to już spoko, szczególnie tam niżej na kolanie, no to będzie się trochę obijało nogę, ale luz. Daje radę, ja go nosiłem na przykład w kurtce, ale telefon ma też zaczep do jakiejś smyczy, jakiegoś paska, także możemy sobie go równie dobrze powiesić na szyi i nie będzie wtedy tak źle. Co do jakości wykonania tego telefonu, powiem szczerze, że zastrzeżeń nie mam. Wszystko jest zmontowane jak należy. Konstrukcja jest bardzo sztywna, kompletnie nic nie trzeszczy. Tym egzemplarzem już trochę porzucałem, więc on mógłby nabrać luzów, ale skubany nie nabrał. Szczelność nadal trzyma. Oczywiście trzeba pamiętać, by domknąć gumową zaślepkę gniazda USB-C. Ale jak ją domkniemy, to wszystko gra i buczy. Tak samo trzeba dokładnie zapinać szufladkę na karty, którą, nawiasem mówiąc, można wyjąć bez używania narzędzi. Wystarczy nam paznokieć. Jest to hybrydowy dual SIM, czyli albo dwie SIMki, albo jedna SIMka i pamięć microSD. To też jest fajna funkcja. Coraz rzadziej występująca w smartfonach, podobnie jak to, że do wymiany kart nie potrzeba żadnych narzędzi, a to się może w plenerze przydać, bo pamiętajcie, to jest telefon, można powiedzieć, trochę turystyczny, no i w podróży. Wymiana SIM może być potrzebna, a niekoniecznie każdy nosi ze sobą igiełkę do otwierania slotu. No tutaj nie potrzeba igiełki, wystarczy paznokieć. Jak macie krótkie paznokcie, no to jakiś nożyk, scyzoryk, śrubokręt da radę. Jak już mówimy o tych funkcjach czysto biwakowych, no to jest tutaj też taka fajna latarka. Daje po oczach, prawda? Tak naprawdę to nie jest jakieś hipermocne światło, to nie jest światło dorównujące dobrym turystycznym latarkom, bo producent tutaj podaje 495 lumenów, wierzę na słowo, tak powiem Wam w praktyce. Namiot oświetla w całości bez problemu. Bez problemu na spacerze w lesie się sprawdzi. Widzicie, gdzie idziecie, nie wejdziecie na drzewo ani w krzaki, to na pewno. Znaki drogowe, te wiecie, samoświecące, odblaskowe, są widoczne z ponad 100 metrów w tej lampie. Także nie jest to taka ostatnia latareczka. Swoje daje, a ma jedną zaletę. Nie trzeba targać dodatkowej latarki, którą też trzeba naładować.
podobnie jak smartfon i zawsze macie to ze sobą, no bo zawsze przy sobie macie smartfon, nie? To kolejna zaleta tego telefonu, nie do przecenienia w warunkach turystycznych, bo no nie jest to telefon, przyznacie, do noszenia na co dzień do biura. To jest telefon wyprawowy, jedziecie gdzieś tam na offroad, jedziecie gdzieś na biwak, w Bieszczady, whatever. Zabieracie takie cudo, macie światło, macie kontakt, macie nawigację, więcej nie trzeba, nie? Jak zapewne zauważyliście, na bokach jest sporo dobra. No to po kolei, wiadomka. Klawisz włącznika połączony z czytnikiem linii papilarnych i to, słuchajcie, zaskoczony jestem, że całkiem dobrze działającym. Przyciski głośności, rzecz oczywista, a po drugiej stronie jest przycisk oczywiście włączający tą wielką latarkę. On jest zagłębiony w obrys obudowy po to, żeby wykluczyć przypadkowe włączenie tej latarki na przykład w kieszeni niepotrzebne rozładowanie akumulatora, a nad nim jest drugi przycisk. Ten drugi przycisk z kolei już jest wystający taki do normalnego naciskania, możemy go sobie skonfigurować, żeby robił coś. No i na przykład ja tutaj na potrzeby filmu, żeby wam pokazać, że to naprawdę działa, sobie ustawiłem uruchamianie tej drugiej latarki, tej zwykłej przy aparacie fotograficznym. Oczywiście możemy włączyć obie. Ale ten przycisk możecie sobie, korzystając z menu telefonu, oczywiście przestawić. Tak, by uruchamiał na przykład dyktafon, uruchamiał specjalny tryb podwodny, który mamy w tym telefonie, czyli żeby tam się na ekranie różne dziwne rzeczy nie działy. Może być klawiszem SOS, czyli takim do wzywania pomocy, żeby dzwonić pod określone numery po jego naciśnięciu. Może włączać tryb gry, może oczywiście nic nie robić, a może też włączać dowolną wybraną przez was aplikację, no co tam chcecie, czy aparat fotograficzny, czy chroma. Wybór zależy od was, wszystko up to you. I co najważniejsze, ten przycisk działa na trzy sposoby. Jedno kliknięcie, podwójne kliknięcie i długie przyciśnięcie. Także możemy przypisać mu trzy różne funkcje, co dodatkowo podnosi praktyczność tego telefonu w plenerze. No bo jak na przykład mamy brudną czy mokrą rękę, na ekranie wiele nie zdziałamy, ale guziczkiem sobie możemy już coś tam poklikać. Strasznie mi się to podoba, ale żeby tak zasuitaśnie nie było, to na przykład wyświetlacz podoba mi się dużo mniej. Oczywiście nie krytykuję tego, że ma szeroką ramkę, bo to jest pancerniak, więc taka ramka musi być. Nie krytykuję też tego, że to jest IPS, no bo z drugiej strony cena. Na pocieszenie ma 120Hz odświeżanie i rozdzielczość Full HD, czyli nie będziemy na nim liczyć pikseli, jak nam się będzie w plenerze na biwaku nudziło. Natomiast powiem szczerze, zarówno kolory na tym ekranie, jak i jego maksymalna jasność mogłyby być wyższe. Ekran chroni dość grube szkło, zatem niestety refleksy w słoneczny dzień będą tu solidne i ekran, no powiem to wprost, nie będzie najlepiej czytelny. Szału nie ma, no tragedii też nie ma, zawsze możemy trochę przysłonić łapą, czy się odwrócić tyłem do słońca i działać na tym telefonie, ale wymagałbym tutaj troszeczkę więcej od telefonu outdoorowego. W nocy z kolei ten ekran się sprawdzi doskonale, no bo nie ma wysokiej jasności, minimalna jasność schodzi bardzo nisko, zatem jest to telefon raczej na nocne wyprawy, no bo ma latarkę i ma nie najjaśniejszy wyświetlacz. Natomiast jeżeli chodzi o resztę działania wyświetlacza, no to już innych zastrzeżeń nie mam. Tylko podkreślam, w słoneczne dni to jest taki sobie, no nie najlepszy. Powinienem trochę poopowiadać o akumulatorze. No słuchajcie, 16500 i chyba faktycznie tak ma, bo po pierwsze waga. Sam go osobiście zważyłem. Jest jak mordesz, czyli równiutkie pół kilo. Producent nie podaje tego parametru u siebie na stronie, ale moja waga, no tyle pokazała i to czuć. Także bateria na pewno jest w środku solidna i spora. I jeżeli chodzi o czas pracy, to w zasadzie tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć, bo to bydle chodzi ponad tydzień i nie ma ochoty się wyładować. Zatem możecie być spokojni, przynajmniej tygodniową wyprawę w głuszy z dala od ładowarki ten telefon powinien znieść bez problemu. Oczywiście jak będziecie bardzo często używać tej latarki, to pewnie uda wam się to rozładować szybciej. Niemniej, minimum tydzień działania tego telefonu w normalnym trybie pracy to jest gwarantowany. Może być nawet dłużej, a jeżeli tam będziecie oszczędzać, no to i dwa tygodnie też myślę, że pociągnie. Natomiast niestety naładowanie tego akumulatora do pełna wymaga nieco cierpliwości, bo ładowanie jest raptem 33W. No nie jest to najwolniejsze ładowanie, jakie mamy na rynku, prawda, bo jest to nawet szybsze niż flagowce pewnej firmy. Niemniej, no nadal to trochę szału nie robi i przy tak dużym akumulatorze, no to musicie przyjmować, że najlepiej ten telefon podłączyć na całą noc do ładowarki, na rano będzie pełen. Ale za to pamiętajcie, że potem to nie musicie tej ładowarki szukać przez przynajmniej tydzień. Od pancernego smartfonu, prawdę mówiąc, ja nie wymagam, żeby miał jakieś nadzwyczajne talenty fotograficzne. Ten w sumie też niekoniecznie je ma, natomiast zestaw aparatów, przynajmniej na papierze, robi wrażenie. Główny aparat ma 108 megapikseli. Do tego mamy aparat nocny wykorzystujący podczerwień, zaraz o nim opowiem, 20-megowy i aparat do makro, ale nie jakąś byle jaką dwójeczkę, tylko 5 megapikseli już. Z przodu z kolei do selfiaków 32 megapiksele, czyli te megapiksele na papierze wyglądają nader fajnie. W praktyce
No cóż, wielkich rewelacji nie ma, ale myślę, że na biwaku jakoś ten telefon też sobie poradzi. Co prawda w nocy to raczej korzystajcie z aparatu nocnego, który robi po prostu robotę totalną. Ten aparat główny 108 megapikselowy w dzień zapewni Wam całkiem przyzwoite zdjęcie i nawet niezłe przybliżenie za pomocą kropa z głównej matrycy. Mój stosunek do cyfrowych sztuczek no nie jest jakiś tam szczególnie entuzjastyczny, ale te zdjęcia dają się oglądać. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będą na tyle dobre z tego rodzaju smartfona, bo jeszcze o cenie Wam powiem, ale to za chwilkę. Natomiast no nie jest to smartfon z jakiejś totalnie high-endowej półki. Nie jest to też oczywiście fotograficzna bestia. I w sumie te zdjęcia, no dla mnie są ok. Powiem tak, nie wymagałem niczego więcej. Pamiętajcie, to nie jest żaden super, hiper rewelacyjny aparat, ale zły też nie jest. Daje radę, ale oczywiście najciekawszy jest ten aparat nocny, bo wydawałoby się, że dobra, promiennik poczerwieni, to on tam sięga niedaleko. No nie, spokojnie możecie tym zdjęcie całego pleneru zrobić i wszystko będzie widać. Zresztą widzicie te zdjęcia teraz w tle. No i powiem Wam szczerze, że nawet w ciemnej, wiecie gdzie, to ten aparat coś tam wyciągnie i ten aparat może być też fajną rzeczą, kiedy na przykład nie chcecie zapalać tej dużej latarki, ale chcecie popatrzeć, co tam wam szura w krzakach, co za zwierz. No i wtedy odpalacie ten aparat i widzicie, a czupakabra przyszła na przykład, albo tam nie wiem coś. I możecie mu od razu zrobić zdjęcie jeszcze, żeby kumple wam uwierzyli, że na przykład spotkaliście w Puszczy Białowieskiej aligatora. Moim zdaniem fajna zabawka i w pewnych specyficznych zastosowaniach sprawdzi się doskonale. Oczywiście nie na co dzień, ale to nie jest telefon na co dzień. Przede wszystkim od tego zacznijmy, moi kochani. No należy Wam się jeszcze słów kilka o tych takich bardziej przyziemnych rzeczach. W środku jest MediaTek Helio G99, czyli nic wielkiego, ale nic szczególnie złego również nie. No wiadomo, nie jest to maszyneria dla gracza, ale z typowymi aplikacjami sobie bez problemu radzi. Nie narzekam na płynność działania tego telefonu. Niekoniecznie wiem, jak wygląda wsparcie, aczkolwiek pewne aktualizacje, jakieś tam poprawki zabezpieczeń, jakieś tam usprawnienia na ten telefon w trakcie moich testów wjechały, także producent coś tam robi, czy jest nadzieja na duży update, sorry, nie wiem, ale jakieś tam zadbanie wokół tego telefonu jest, pomimo tego, że marka u nas totalnie egzotyczna. Pamięci powinno wystarczyć, bo mamy 12 GB RAM-u, do tego wirtualny, do tego 256 wewnętrznej i przypominam, microSD też można tutaj wetknąć. Także zdjęcia, filmy, to co tam na biwaku nagracie przez ten tydzień czy dwa, to też spoko się pomieści. Jeszcze możecie sobie filmiki do oglądania wieczorami zabrać ze sobą. Co do interfejsu, to też większych narzekań nie będę miał, bo tak naprawdę prawie że surowy Android, bez żadnych udziwnień, bez żadnych wynalazków, tam animacji, sracji i tak dalej. Natomiast producent przemycił kilka rzeczy, które mają sens. Jest na przykład Easy Launcher, czyli taki uproszczony interfejs, który się może przydać, kiedy na przykład mamy brudne łapy, albo zapieszczone, albo coś, wtedy łatwiej operować na dotykowym ekranie za pomocą tego launchera. Producent dodał też apkę z różnymi narzędziami, na przykład mamy tutaj kompas, miernik natężenia dźwięku, poziomice, kątomierz, pion taki do wyznaczenia prostej linii, jest też oczywiście krokomierz, no i lusterko. Zabawnie, nie? Jeżeli chodzi o tłumaczenie, to jakiegoś strasznego dramatu nie ma, bo tak naprawdę kiksy to w sumie głównie w tych narzędziach zauważyłem, bo na przykład poziomicę nazwano poziom duchowy. Telefon działa w polskich sieciach, tutaj też żadnych problemów nie zauważyłem. Ma radyjko FM. Na start dostajecie w zasadzie wszystko, co potrzebne. Jest oczywiście pakiet Google, także też się nie trzeba obawiać. Jeżeli chodzi o jakość rozmów, spoko. Rewelacji jakiejś wielkiej nie ma, ale tragedii też nie ma. My słyszymy, nas słychać, to jest najważniejsze. Są tu, moi drodzy, też dosyć mocno brzmiące głośniki stereo, dzwonka na pewno nie przeoczycie, a i film i muzykę da się posłuchać na biwaku, nie ma problemów. Co prawda niestety wbudowane radyjko nie działa bez podłączonych słuchawek, trochę smuteczek, bo i jacka też nie ma, muszą być jakieś na USB-C wetknięte. No to ewentualnie, jeżeli chodzi o minusy takie związane z audio, ale tak, to powiem Wam szczerze, kompletnie nie mam się do czego tutaj przyczepić. No i w tym wszystkim najlepsze jest to, że ten telefon jest stosunkowo niedrogi. On kosztuje poniżej 900 zł. Ta jego cena oczywiście tam zależnie od promocji w chińskich sklepach się zmienia. Na przykład dziś, kiedy nagrywam ten film, to jest 839 zł. Jeszcze niedawno było troszeczkę więcej, także możliwe, że będzie sukcesywnie tanieć ten smartfon. I z pewnym trudem, bo jednak marka jest bardzo egzotyczna, przechodzi mi to przez gardło, ale choroba... To bydle mi się spodobało. Pamiętajcie, to jest telefon do bardzo specyficznych zastosowań. Na pewno nie jest to smartfon do codziennego użytkowania, bo Wam łapa odpadnie, chyba że pakujecie. No to wtedy okej. No nie jest też to smartfon dla eleganckiej damy, no chyba że się wybiera na MMA. Jest to smartfon grubachny, ciężki, ale ma
sporo zalet, które przede wszystkim moim zdaniem przydadzą się na wszelkich plenerowych wyprawach. To jest telefon dla offroaderów, to jest telefon dla turystów łażących po górach, czy tam po lasach, to jest telefon, o właśnie, chociażby dla leśników. Myślę, że całkiem dobrze sprawdzi się też w warsztacie, na różnych budowach i w tym podobnych zastosowaniach. Bo jeszcze raz przypomnijmy, jakie ma zalety. Ogromną baterię, dużą lampę, aparat nocny, całkiem znośne aparaty pozostałe, przyzwoity aparat do makro, niezły aparat do selfie, prosty, łatwy do opanowania interfejs, dodatkowo jeszcze z trybem uproszczonym i pakietem przydatnych niekiedy być może narzędzi. O, ma diodkę powiadomień też, ma uchwyt do smyczy, no i ogólnie fajnie wygląda i powiem szczerze, jest naprawdę porządnie wykonany. Także wielu minusów tu nie mam, szczególnie kiedy zestawimy je z ceną 800 paru złotych. To nie jest demon wydajnościowy. Ten ekran też mógłby być większy, ale z drugiej strony pamięci jest całkiem niemało. Ot, takie dosyć praktyczne wydaje mi się i stosunkowo niedrogie narzędzie i na pewno mocny konkurent dla rodzimych marek oferujących tego rodzaju urządzenia. Nawet bym powiedział, że bardzo mocny konkurent przy tej cenie. Czy warto dać kredyt zaufania marce Fossibo? Kurczę, wiecie co, za 800 to ja bym zaryzykował, bo jakby ten telefon był droższy, no to już tak może niekoniecznie bym był przekonany. Moim zdaniem 800 można dać. Do tej pory mi się jeszcze nie popsuł, a różne rzeczy już z nim robiłem. Jakieś tam update'y wchodzą na niego? Kurczę. Wiecie co? Ja jestem na tak. A teraz niestety czas wrócić do prozy życia, do pięknych, smukłych, świetnie fotografujących flagowców, które kosztują w tysiącach złotych i podziękować Wam za obejrzenie niniejszej recenzji, no oczywiście zaprosić na wszystkie inne. Trzymajcie się. Cześć.